Jak zawsze o tej porze raport z Polski, Konrad Krakowiak. Witam Państwa. A w programie m.in. Mateusz w oczekiwaniu na finał Euro chce eskortować Błaszczykowskiego. No ale czy będzie to Błaszczykowski, czy może Ronaldo? O zagrożeniach ze strony rosyjskich ultrasów, jak pisze rosyjska prasa, wiedzą władze Warszawy. Czy spodziewają się najgorszego? My łączymy się z Joanną Czarnik. Witaj, Asiu. Co władze stolicy mówią na ten temat? Asiu, czy się słyszymy? Asiu? Spróbujemy się z Asią połączyć później. Minuta została do godziny 7, ale nie czekajmy. Najważniejsze informacje teraz ma Ania Kalczyńska. Nie jest dobry pomysł. Czemu? Panie Piotrze, niech pan się ujawni. Tu musimy narysować jakieś drogi ewakuacyjne, drogi przejścia. No, zobacz, jakie pełen poświęcenia. Dziękuję, Piotrze, bardzo dziękuję. Piotr, wiesz, no, wydawca Ani dzisiaj. No dobrze, to posłuchajmy, co najważniejszego o 7 w piątek rano się dzieje na świecie. Ania Kalczyńska. Jedni w wolnym czasie chodzą na ryby, inni budują drewniane motory. To przypadek 50-letniego Istvána Puskosa. Emerytowany Węgier od lat fascynował się rzeźbieniem jednośladami. Teraz udało mu się połączyć te dwie miłości. Zaczęło się od rowerów. Zrobiłem jeden z drewna i jeździł. Potem zrobiłem kolejne. Przy czwartym pomyślałem, a może wyrzeźbię motocykl? Motocykl Istvána jest w pełni sprawny. Drewniane nie są tylko śrubki, opony, silnik. Ten pochodzi z Fiata 126P, a rura wydechowa to w rzeczywistości bydlęcy róg. Silnik jest specjalnie oddzielony od drewna, inaczej pojawiłby się ogień. Ale tak, cała konstrukcja jest z akacji. Swoją drogą kiedyś powstawały samochody z drewnianym poszyciem. Drewniany chopper osiąga prędkość nawet 30 km na godzinę. István wydał na niego 160 euro. Teraz zamierza sprzedać to cudo za 10 razy więcej. Jak mówi, zarobione pieniądze wyda na naprawę dachu, by nie męczyła go więcej żona. Powiedz, Bruno, jak z kolei twoja twórczość, bo te murale i ten słynny pokazywany w tej chwili mural... Przepraszam, jestem Bruno. O, no właśnie, dobrze. Mała pomyłka. Tak, powiedz nam, jak jest z tymi muralami, które tworzycie? Czy zagra Mozart? I symbol Gdańska w nowym świetle. Przepraszam. Mam nadzieję, że limit niedyspozycji wyczerpałam ja, a nie piłkarze. Pomóc. Nie, dam radę, mam nadzieję. Na pewno? Ale bądź. Idę po wodę, okej? Okay? Dasz radę? Dam radę. Idźmy dalej. Kiedy zmieniacie klub? Czy kiedy wasz partner zmienia klub, to czy żony pozostałych zawodników okazują sobie wzajemnie jakieś wsparcie, czy to jest raczej rywalizacja? Oj, Kalestria! Redaktorze, mistrzu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Aniu. Jak tam, bo ta twoja rozpoznawalność... Dzisiaj to nawet ja panią ucałuję, bo dzisiaj, wie pani, jesteśmy... Ale co, żonę zostawiłaś? Czy dzisiaj jesteśmy wszyscy dla siebie mieli, panie Jarku. To prawda, rzeczywiście. Dzisiaj proszę nie być do nikogo ani złośliwy, tylko się uśmiechamy. To on musi właśnie skończyć dyżur teraz. Ale bardzo mnie zmartwił pan Jarek. No, kilka dni temu przyniosłem flagę dla pana Jarka. Przyniosłem biało-czerwony, takie... Ale ty przyniosłeś flaszkę, przepraszam, flaszkę, w sensie małą flagę, o to mi chodziło.